Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Łukasz Siebierowski, Radny Miasta Piekary Śląskie. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, radiosłuchaczy no i wszystkich oglądających transmisję internetową. Pan wybrał sobie najmniej popularne święto tego majowego weekendu do, 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 do by, takiego y, wspólnego celebrowania? Dobrze mówię? Ja myślę, że to już wcześniej wybrano, ustanawiając te święto... No tak, ale Pan wybrał, do, RP, może inaczej tak, cel bo to już... do popularyzacji. Faktycznie to święto jest dość nowe, bo ono praktycznie tam dwadzieścia kilka lat funkcjonuje, zostało uchwalone przez Sejm z inicjatywy z jednego wtedy z posłów Platformy Obywatelskiej i, i funkcjonuje, myślę, dobrze, bo brakuje nam takich świąt radosnych, gdzie możemy no Jak to się brakuje? 1 maja święto pracy, panie radny, 3 maja święto konstytucji, konstytucja, konkurencja jest bardzo mocna. Ale pan redaktor wie, że mamy trochę taką specyfikę w Polsce do obchodzenia świąt nie zawsze radośnie. Ta martyrologia nasza tak ciąży nad nami e, i te święta takie jak 11 listopada, mimo że wesołe, ale one są wszystko bardzo poważne często, a nam chodziło o to, kiedy zaczynaliśmy akcję, bo o tym chyba pan redaktor do tego chyba zmierza, e, e, akcję Wywieź flagę w oknie, kiedy zaczynaliśmy, zainicjowałem w 2010 roku, e, żeby raz, popularyzować to święto, E, mieć też taki motyw do tego, żeby się tak naprawdę pokazać, że możemy się jednoczyć wokół ważnych spraw. No i te barwy y, biało-czerwone niech są takim przyczynkiem do tego. Więc przez te kilkanaście lat, bo już w tym roku robimy czternastą edycję tej akcji y, w mieście, mogę panu redaktorowi powiedzieć, że rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy biało-czerwonych chorągiewek, bo taki jest jeden z elementów tej akcji. Mam też taką chorągiewkę dla pana redaktora. Biało-czerwone dziękuję. barwy. Dziękuję Bardzo uprzejmie. proszę. mnie, Przyjmuję. Pozwoli pan, że położę na stoliku. Pamięta pan, co wydarzyło się jeszcze na Śląsku 2 maja 1921 roku? No, powstanie Śląskie, więc to też jest e, istotna, istotne wydarzenie historyczne dla Ślązaków, nie, ty, nie tylko dla, dla Polaków. Czyli różnych... Powstanie Śląskie, dokładnie tak. wybuchło wtedy. Ciekawostka jest taka, że kiedy e, prezydent Andrzej Duda, za Sejmem oczywiście, ustanawiał Narodowy Dzień Powstań Śląskich, to. E, e, ustanowił go nie w, w momencie w rocznicę wybuchu tego trzeciego powstania, tylko e, w, w rocznicę wkroczenia e, generała Szeptyckiego do Katowic, to tak 20 czerwca, ile dobrze pamiętam, a między innymi dlatego, żeby nie konkurować z e, e, świętem pracy i Konstytucją. Znaczy ja, powiem tak, generalnie każda okazja, żeby popularyzować. Powstania Śląskie jest, do, jest dobra, tak? bo wszyscy wiemy, że ta wiedza w Polsce o powstaniach Śląskich jest chyba dość skromna. Tak jak może my mniej wiemy o, o, o powstaniach czy w innych regionach, tak pewnie Polacy mniej wiedzą o powstaniach Śląskich, a one na pewno były istotne i były ważne, tak? bo ta granica mówię o tej międzywojennej. Po pierwszej wojnie światowej, a przed drugą, pewnie by wyglądała inaczej, no to powstańcy sprawili, że część, część Górnego Śląska, ta ważniejsza, bo, bo bardziej uprzemysłowiona, została przy Polsce i dzięki nie została, temu została tylko została przyłączona tak, do Polski. Tak, tak no tak, bo bo oczywiście te ziemia między innymi nie, nie nie Właściwie Szablej pie... wtedy, wtedy jeszcze wtedy jeszcze. I to jeszcze jest ciekawostka bo, ciekawostka, bo nie wszyscy wiedzą, że granica była całkiem tutaj niedaleko. Piekary były polskie, bytą był niemiecki, Łagiewniki były polskie, zabrzegliwicy Gliwice niemieckie. I tak można by wymieniać. E, dzisiaj te ślady tych granic oczywiście są i pasjonaci historii, ktoś kto chce to odkrywać na pewno może znaleźć, bo są miejsca gdzie. Ta granica szła tak yy, niezrozumiały sposób, A, na, no, i, ale na, takie uwarunkowania Łukasz tak. Ciebiorowski, piekarski radny jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Łukasz Ciebiorowski, radny miasta Piekary Śląskie jest z nami oraz drugi państwa i pana witamy. Witam serdecznie. Więc Piekary Śląskie dzięki panu będą najbardziej biało-czerwonym miastem na Śląsku? Dzisiaj? Jeśli ta, ta akcja do tego się przyczynia, to się bardzo cieszę, bo faktycznie, tak jak mówiłem na wstępie, przez te kilkanaście lat rozdaliśmy tych biało-czerwonych biało już kilkadziesiąt tysięcy, 14 edycji akcji. Powiedział Pan, widać. że o jednoczeniu się, ale to tak wie Pan. Mm. Oczywiście. To tak z tym jednoczeniem to, to jest dosyć ciężko w Polsce. Powiem Panu, ludzie dzisiaj identyfikując się z tą czy inną stroną politycznego konfliktu to raczej. To raczej ciężko im ze sobą Dlatego to jest chyba kontakt. takie poważne zadanie, i, wzięliśmy, I je, wzięliśmy je na siebie, żeby szukać takich, I co pan, że to biały, takich powodów. biało-czerwona flaga coś pomoże? Wie pan co są sytuacje, że łączę. Ja powiem panu, wczoraj mieliśmy sesję Rady Miasta Piekary Śląskie, no i zawsze na sesji Radni Obywatelskiego Klubu Radnych rozdajemy wszystkim radnym chorągiewki. I stoły, przy których siedzimy podczas sesji, były biało-czerwone. Niezależnie od opcji, jaką reprezentujemy, nawet to, to na sesji na koniec powiedziałem. Gdybyście nie że... nie rozdali, Panie Radny, to byłoby inaczej. No żyjemy w Polsce. A co? Wiadomo, że. W... Wiadomo, że e... Tak spory, wbrew... spory, pewne polityczne. Wbrew stereotypom nie, nie, nie dążymy do przyłączenia do Niemiec, więc. Znaczy tak spory pewne w demokracji też muszą być, tak? Pewna, jak ja to nazywam pozytywna burza mózgów jest zawsze pozytywna. Nikt nie jest nieomylny. Nawet my w radzie miasta czy władze miasta mówię my, bo, bo reprezentuję klub większościowy 14 radnych też nie uważamy, że wszystko wiemy najlepiej. Bardzo chętnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, nawet racjonalne głosy opozycji. Jeżeli to jest merytoryczna dyskusja, która pokazuje co można zmienić na lepsze, a nie tylko awanturnictwo, czy takie, żeby tylko dopiec przeciwnikowi. Okej, okay. ja też w pierwszej kadencji, kiedy byłem radnym, też byłem radnym opozycji i wydaje mi się, że wtedy też, też mieliśmy wiele uwag do poprzedniego prezydenta, wiele, wiele rzeczy nam się nie podobało, ale zawsze to była merytoryczna dyskusja, nigdy dlatego, żeby tylko dopiec przeciwnikowi, bo to do niczego nie doprowadzi. Ja też jestem mieszkańcem piekarz śląskich, śląska, tak, więc też mi zależy, żeby był ten rozwój taki, który mnie jako mieszkańcowi czy mieszkańcom pozwoli tu, się, tu żyć lepiej, tak? Panie radny, no to właśnie, a propos rozwoju, tak jedna rzecz, pan bardziej od sztangi niż od Fuzbalu zdaje się, dobrze pamiętam? Ja, wie pan, no, y fuzbal, y też Lubię, też kocham oglądać mecze reprezentacji Polski naszych drużyn. E, jestem wiernym kibicem Andaluzji, Gieka z Andaluzja i o, w ciężarach, proszę. i w piłce. Dożej. I to nie chodzi, proszę Państwa, o klub z, z Hiszpanii. Z Serii, nie, na przykład. Nie. Tutaj w piekarach mamy klub GKS Andaluzja, który kiedyś przy kopalni funkcjonujący w piekarach Andaluzji działał. No dobra, Panie Radny, to tak. Gdyby... Ale ciężary też, tak, ciężary bo, też. bo z tego się wywodzę, no dzieje obecnie jestem działaczem podnoszenia ciężarów, więc jest mi to sport bliski. No dobrze, to tak, gdyby dzisiaj Orły Górskiego chciały zagrać taki pokazowy mecz z Niemcami, rekonstruując słynny pojedynek na wodzie w 74, to gdzie należałoby to spotkanie rozegrać. Pod lap, pod, w ramach podpowiedzi dodam, że piekary chyba zapraszają na taki, nie, by Pana, na taki nie, pojedynek. Panie redaktorze, yy, był taki moment, że, że, że jedno z boisk faktycznie yy, po deszczu było zalane, ale na dziś sytuacja już jest, yy, że tak powiem, yy, doprowadzona do, do, do ładu, o tak to nazwijmy, to, bom, można grać. Bo przestało padać. Nie, bo dlatego, że zostały wykonane prace, yy, może tu tak, żeby słuchacze wiedzieli o czym mówimy, yy, Kilka tygodni temu w jednej z dzielnic piekarskich w Kozowie Górze otwieraliśmy boisko, które praktycznie powstało od nowa. I boisko i nowy Czarni, budynek. Kozłowa Góra. Tak, tam gra... Boisko, trawa, trybunka dla kibiców, nawet jakaś taka wipowska. Tak, jest. A nie było, a nie było. A nie było. No dobrze, budynek. No i co I, i przyszły opady deszczu i boisko zamieniło się jak no pan, to, no, oczywiście nikt nie dąży twarnego. do takich sytuacji, żeby takie były, to się zdarzyło. E, dla mnie jest istotne, jak reagujemy po takich sytuacjach. No dobrze, a co się, co się wydarzyło? Co się wydarzyło, no, co, co, to, co, co pan o, To jest co, tak, może po kolei. Co potwierdza, że, że problem został rozwiązany. Nowy budynek klubowy tam powstał, inwestycja za ponad 6 milionów. Jakby pan był wcześniej tam i widział, co tam było, tam była taka prowizorka przez Radny, od lat dobrze, 90 lat. Ale budynek też zalało? Nie, budynek nie. Dobra, to Budynek to stoi, funkcjonuje, co, co? dwukondygnacyjny co Wreszcie piłkarze mają godne warunki Do tego, żeby się przebrać Przyjąć drużyny przeciwne e, Cała nowa płyta powstała Poprzednia, to ciekawostka, miała taką pochyłość Że woda spływała praktycznie no, chociaż, chociaż tyle, no, gdzieś spływała więc, ta woda e, teraz, pan, no jest now, nowa nowe, Nowa płyta, więc też e, Ta woda jeszcze nie zdążyła przesiąkać Zostały wprowadzone przez Mosil, Bo tak naprawdę Miejski Ośrodek Sportu Tym obiektem zarządza, DKS Czarnik, Góra Z niego oczywiście korzystają więc pewne zabiegi zostały wprowadzone, tak zwana aeracja tego, e, tego trawnika, i już najbliższy mecz czarni rozegrają na tym boisku z powrotem. Ile to kosztowało ta to, to, to e, Blisko 6 milionów. Oczywiście z dofinansowaniem też zewnętrznych środków rządowych, e, ale 6 milionów, więc w skali budżetu miasta to nie były małe pieniądze, ale na pewno ten obieg był tym piłkarzom w środowisku no kozowej góry Boiska w każdej dzielnicy powinny. Zgadza się uważam, e, że każdy... istnieć i, i, to bez hmm. wątpienia. Natomiast panie że mnie dobrze zrozumiał, bo to boisko zostało wybudowane między innymi z tą trybuną, z tym budynkiem, tak. na zdjęciach wygląda świetnie, ale samo boisko powstało bez drenażu. E, projekt przewidywał e, takie podłoże, które miało przepuszczać tą wodę, więc e, ten drenaż pewnie by tam też koszta zwiększył. E, to, co było zaprojektowane, miało tą wodę przepuścić. Ale ta technologia Wy... została gdzieś sprawdzona. No co, wykonawca, Poza strefą wykonawca, wykonawca deklarował, że będzie, więc wprowadził pracę. Poczekajmy, zostały też pobrane próbki. E, zobaczymy e, w najbliższym czasie. Ma, mamy dostać wynik, żeby zobaczyć, jak, jak ten teren jeszcze tam pracuje. Pan, widzę, pan redaktor tak szuka tej dziury w całym, a ja bym szukał pozytywów tej inwestycji. Ale dlaczego na pan, nie, ja nie, tak, ja szukam <grym> dziury, tak, dziurę, jeżeli dziuro możemy nazwać, drenaż możemy nazwać dziurą, to szukam tej dziury. Tam jest chyba ta zaprojektowana warstwa taka odsączająca tą wodę i przepuszczająca. To na początku nie zadziała, bo to jest dość świeży obiekt, tak jak mówię, nie niecały miesiąc temu otwieramy. No dobrze, a to jaką mamy gwarancję teraz, że przy następnych opadach deszczu znowu nie będziemy mieli tam na, tym, na tej murawie, na tej nawierzchni, Yy, zalegających chaos. Ewan ja co, yy, tak jak mówię, poczekajmy na wyniki tych yy, działań, które zostaje podjęte, żeby to boisko mogło funkcjonować. Najbliższy mecz Czarni rozegrają tam, więc, yy, więc myślę, że będzie funkcjonował tak jak powinno i do, to do czego zostało to boisko stworzone. Jeżeli ma służyć ta, jeżeli ta metoda, ma metoda, zastosowana przez wykonawcę w ramach jakiegoś gwarancyjnego yy, gwarancyjnej opieki nad yy, tą inwestycją nie po prostu zawiedzie, to co wtedy? No to wtedy też na pewno z, y, zarządca obiektu, czyli MOSIR, y, z wykonawcą się spotkamy, trzeba będzie uzgodnić ewentualnie inne metody. Tak? No nie robiła to firma, która się na tym nie zna. Zakładam, że zrobili to tak w najlepszej wierze, w jakiej można było. Oczywiście uwzględniając no. środki, jakie mogliśmy na to zrobić, bo nie budowaliśmy, wie pan, drugiego embleju tylko obieg na miarę drużyny e, dzielnicowej, tak? A no dobrze, godny ale godny bo tego tam nie było. Drenaż wydawało mi się, że jest taką dosyć naturalną, naturalnym elementem tego typu. Panie redaktorze, gdybyśmy tak naprawdę w samorządach mieli środki finansowe taki, takie, żebyśmy się zastanawiali, co by tu jeszcze wybudować, co by tu jeszcze zrobić, a może jakie udogodnienia Panie radny, zrobić? ale no, to nie, no, jak, no mówimy o drenażu, <laughs> tak by pan budował ten budynek klubowy bez Mówię, dachu. Ta warstwa, która była zaprojektowana, miała przepuszczać i z... poczekajmy, Dzisiaj wykonawca daje gwarancję, że zmiany, które zostały poczynione, nie dopuszczą do powtórki tego scenariusza, który oglądaliśmy. Takie jest założenie. Po poczekajmy, deszczu. wie pan, nikt, nikt nie wiem, jakie mogą przyjść ulewy dużo, oby nie tak. No, czasami są takie ulewy deszcze, że najlepsza nie wiem, kanalizacja czy najlepszy system nie odprowadzi wody i, Ale to, i takich, to obserwujemy. Ale takich więc... jeszcze nie zarejestrowano w tym roku tej wiosny. Oby nie, oby nie. Bo to, bo to nam wszystkim utrudnia życie, tak? czy kierowcom na drodze, czy w in, wielu innych miejscach. No tak, drogi, nie, nie drogi tak, też budujemy z drenażu. Nie takie inwestycje były zalewane. Oczywiście, tak jak mówię, nie jest to żaden powód, żeby się tutaj z tego cieszyć, że tak, do takiej sytuacji doszło. E, oczywiście no, na pewno środowisko piłkarskie, które korzysta z tego boiska, możemy e, przeprosić, ale mówię, spójrzmy na to, co tam było wcześniej. Tam, wie pan, było boisko, które tak wiem, było pochyłe, e, był barak, z którego piłkarze przez prawie 30 lat korzystali, takie tymczasowo wybudowane. E, byłem na otwarciu tego, tego boiska, już tej nowej inwestycji. Widziałem tą radość. A powiem panu ciekawostkę. Drużyna, która grała z Czarnymi pierwszy mecz, powiedziała, żeby, żebyśmy poszli do ich, ich burmistrza, już nie będę wymieniał, z jakiego miasta i poprosili o taki obiekt. I to jest autentyk. Ale to przed tymi opadami deszczu. E, I przed... Ale myślę, że następna drużyna, która przyjedzie, również doceni te boisko. radny, to tak, tych, tych y, rywali czarnych kozła Góra może trzeba do premiera wysłać, bo on, nasz szef rządu ostatnio specjalizuje się w załatwianiu stadionów piłkarskich. Ja uważam generalnie, że każda drużyna na pewnym poziomie rozgrywek, jeżeli już zostawimy tutaj nasze okręgowe, czy A-klasowe, czy, -klasowe, czy klasowe drużyny, jeżeli mówimy o Ekstraklasie, nie wiem, pierwszą ligę, drugą ligę, powinna mieć godne warunki. Może to zabrzmi jak truizm, tak? ale generalnie tak powinno być. Coraz więcej, jak pan redaktor sobie przypomni, jak wyglądały nasze stadiony 10-20 lat temu... No to, to nie tak jak dzisiaj, więc ja często opetnością. miasta podejmują, nie jest to taka oczywista podejmują sprawa, te wyzwania, kosztuje to ogromne, ogromne pieniądze. pieniądze tak. Efekty w postaci wyników piłkarskich polskich klubów, które grają na tych wspaniałych stadionach są gorsze niż yy, wyniki osiągane na stadionach, które nijak nie przystawały do warunków. Europejski. To, ja tak, to nawet wspominam. na, na, na YouTubie, tak, że możemy tu wymienić, możemy w, zobaczyć różne filmiki z lat jeszcze 90., jak wyglądały. wyglądały. GKS Katowice no. w latach 90. na Blaszanym stadionie, zanim w ogóle ktokolwiek. i tak, Grał z myślał, Bordeaux i, i też wygrał. Grał z ja Bordeaux pamiętam, i wygrał, tak. proszę Państwa, Ecik, Janoszka i. I, I Janusz i Jojko i, i Zdzisław Strojek ogrywali Zidana, Dugarego i inny zarazów. Tak, ale wie pan, czasy się zmieniają, też pewne wymogi, pewien komfort. No, my też podróżujemy po Europie, po świecie i każdy widzi, jak tam jest, więc dążmy do lepszego. E, oczywiście każda drużyna, czy to jest ruch Chorzów, e, czy to są inne drużyny, zasługuje na to, żeby w godnych warunkach grać. Cieszę się, że teraz e, takie deklaracje padają, że jeżeli akurat, bo, bo chyba do tego pan redaktor zmierza, takie drużyny jak Ruch Chorzów, które daj Boże za chwilę awansuje do Ligi, bo byśmy mieli jak najwięcej śląskich w ekstraklasie. A komu brzmi? w Andaluzji? pan co, no ja jestem sympatykiem ruchu Chorzów, jestem sympatykiem wszystkich śląskich drużyn. Zależy mi, żeby wygrywały, żeby tam ich było jak najwięcej w ekstraklasie, bo to tylko podnosi i poziom i, i daje nam frajdę, tak? bo, bo wszyscy się cieszymy z piłki nożnej. Ale jeszcze taka rzecz ważna, myślę, to warto powiedzieć. Samorządy nie udźwigną, już nie mówię same kluby tak? tych inwestycji. Często jest tak, że to są inwestycje... Kilkuset milionowe, tak, 200 milionów, 300 milionów. Stadion piłkarski. Tak, więc jeżeli pada takie taka zapowiedź wsparcia czy coś środków rządowych, oby to była prawda i oby to nie był czek bez pokrycia. No, to zależy, jak na to spojrzeć, czy są w stanie, czy nie są w stanie, bo oprócz budowania stadionów, yy, samorządy, co pokazują właśnie każdy, na przykład z każdego miasta na Śląsku, utrzymują jednocześnie sport yy, piłkę nożną, klub piłkarski na najwyższym zawodowym poziomie. No, klub więc... też może być dobrą wizytówką miasta, tak, taką jego perą w koronie. Ale pan mówi o tym, czy stać, czy nie stać, więc ja mu pokazuję panu, że no, ten budżet wskazuje na to, że stać na wiele rzeczy. Pytanie, co jest w tej, w tej Sibar, sytuacji? Panie, jako samorządowiec mogę powiedzieć, że potrzeb w każdym samorządzie e, jest ogrom. E, gdyby pan uderzył, wie pan, jeden kocha piłkę nożną, drugi kocha e, tenis, e, koszykówkę, a ktoś inny kulturę. I każda grupa społeczna, każda grupa, już nie powiem zawodowa, ale taka, która gdzieś się tam jednoczy wokół jakichś wspólnych zainteresowań, e, chciałaby, żeby jego, w jego kierunku rozbudowywać infrastrukturę miejską. Też to odczuwamy w myśl, piekarach. W, tak? mieście, e, w każdym mieście korty, stadion i, i hale do koszykówki? Białąco, no. Też, też patrzmy na realia. No, mieszkamy, jesteśmy częścią metropolii, tak? Więc nie, nie. też nie mówię, że w każdym mieście musi być wszystko. Po, po to tworzymy też tutaj agendę. mi się, że raczej przeciwnie. Metropolię, żeby pewne, pewne zadania też rozdzielać. Mamy na tyle blisko do różnych miast, że nie wszystko musi być w jednym mieście. Czy ścieżki biegary świąteczne nie mają problemu z, ze sportem zawodowym na, na poziomie ekstraklasy? Z no, piłką wie Pan, nożną? co, też mamy może nie zawodową, ale, ale też na wysokim poziomie piłkę ręczną e, i podnoszenie ciężarów, e, i gimnastykę, piłkę nożną, może nie aż na takich poziomach, ale też z grup osób, które gra. I też oczekujemy, że. Oczekujemy rozbudowy i poprawy infrastruktury, też na środki zewnętrzne liczymy, bo takie jest oczekiwanie. Panie radny, to, to jeszcze kończąc, a, a mamy jeszcze obiekty, które wątek, wymagają. Kończąc wątek tego boiska rozbudowy. w Kozłowej Górze, czyli czekacie na ekspertyzę, która potwierdzi, tak. że problem został rozwiązany? Dokładnie. A później do pierwszego deszczu, jak rozumiem. Bardzo proszę pan Czy, pan, rzeczywiście, redaktor, czy się... rzeczywiście to. No, panie radny. <laughs> Czemu pan się dziwi? Tak jak mówię, jeżeli się powtórzy taka sytuacja, na pewno zarządca obiektu wspólnie z miastem, z wykonawcą podejmą kroki, żeby temu Rozumiem. zapobiec. E, to jeszcze jedna inwestycja: e, ulica Radziankowska. Co tam? Poszło nie tak. No, w zasadzie jest, wie pan, na tą inwestycję też yy, mieszkańcy czekali bardzo długo, bo tam już wygląda jak ser szwajcarski, tak? Albo jeszcze gorzej. Więc dobrze, że ta inwestycja jest oczekiwana. Yy, no niestety każda inwestycja drogowa, czy większość inwestycji drogowych w Polsce napotyka na problemy. To jest kwestie wykonawców, no pandemia też zrobiła swoje. To są kwestie cen, już nie mówię jak, jak wszystkie materiały podróżały. Przykład dużej inwestycji choćby w Częstochowie, Deka 91 na pewno pan śledzi. E, najważniejsza trasa oprócz autostrad drogowa w Polsce. I też ma problemy, też z przestojami, też zmiana firmy. Tutaj ta inwestycja idzie. Pagody. W styczniu więc... mówiliście, że wiosną? Okay. To powinno się zakończyć? Tam jest duża skala tej inwestycji, więc. więc... Załóżmy, że mamy wiosnę i co? Nie, nie przemyślałem sobie, żeby, żeby była deklaracja o wiośnie, inwestycja jest realizowana, faktycznie tam jest bardzo duży, duży przekrój tej inwestycji, bo od, od kanalizacji, no mówię, jak będzie oddana, to, to myślę, że pan redaktor się tam wybierze i będzie mógł powiedzieć, że warto było czekać. Z całą pewnością, mam nadzieję. Na na Natomiast kiedy to nastąpi? No to w ciągu tego roku. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Myślę, że to jest jesień, bo Jesień, jesień tak, 2023. Tak. No dobrze, mamy dziś 2 maja. A jeszcze panu powiem, no bo, to, bo to nie jest oczywiście jedyna inwestycja, bo mamy przed sobą kolejne inwestycje drogowe, e, też poprawiające bezpieczeństwo w mieście. E, też ostatnio były podpisane umowy, pani prezydent podpisywała wykonawstwo też i na mm, oświetlenie. Na ulicy Bytomskiej, zdaje się, szykuje się Bytomska kolejnej. to będzie taki remont, e, powiedzmy, mniejszy, oczywiście też, ale, ale mamy duże inwestycje, między innymi na DW, na drodze wojewódzkiej 911 z podmiejską Tam będzie ciąg pieszo-rowerowy budowany, będzie też oświetlenie e, przy DK94 również, na Brzezinach w stole się ostrzega mieszkańców, że będzie źle znowu? Powiem, co, nie każda inwestycja musi oznaczać źle. No, nie ma inwestycji drogowej, która by nie powodowała pewnych utrudnień. No, jeszcze nikt nie wymyślił, jak budować. No, można pozamykać te drogi, ale mieszkańcy muszą się przemieszczać. Nie mieszkamy na samotnej wyspie. Mieszkańcy pracują w różnych miejscowościach, czy na uczelnie studenci dojeżdżają do szkoły. Do nas też czego ktoś przyjeżdża. To, czego oczekują mieszkańcy, jak rozumiem, w każdym mieście? To jest pewnie jakieś dotrzymanie terminów też. Ja rozumiem, że to nie od Was zależy, tylko od Was. Nie wykonatów. wszystko. Jest, jest trudna sytuacja i z wykonawcami. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że, że ze wszystkimi się ciężko współpracuje, ale też to trzeba mieć na uwadze. Skala inwestycji w piekarach, myślę, przez ostatnie, lat, przez ostatnie kilka lat jest tak duża, że no proszę też mieszkańców o pewną wyrozumiałość. Panie Rady, to na koniec jeszcze, 2 maja, bo to, proszę Państwa, w normalnych okolicznościach to byłby prawie koniec. Tego długiego majowego weekendu. W naszych okolicznościach w kalendarzowych w tym roku jest to ledwie półmetek długiego weekendu. Trzy miejsca na Śląsku, które jeszcze dzisiaj, jutro, w ten weekend, który przed nami warto odwiedzić. Poleca pan radny Ściebiorowski. Szanowni Państwo, warto odwiedzić kopiec wyzwolenia w piekarach śląskich, zawsze, nie tylko e, w No to dobrze, jedna, jedna, jedna e, gospodarka do propozycja. Tak. Na pewno warto się wybrać do stolicy Województwa, do Katowic, no to zawsze jest duże miasto. Tak, tak, panie redaktorze, nie, niekoniecznie to musi być turystyczna miasto. Co pan poleca w Katowicach do zobaczenia? E, wie pan co, no, też, też doceniam to, że centrum e, się potrafiło rozbudować. No, jeżeli ktoś nie był jeszcze na Nikiszowcu, no to zawsze można pojechać. Można pojechać do, no, w chorzu, park to już Chorzów, tak? W granicach, ale blisko. Strefę kultury, wszystko co wokół spotka się rozbudowuje. Kobiec, kobiec w piekarach, strefa tak. kultury i Katowice. Trzecia propozycja, jeszcze? Eee, park w po, po, po Park w też zawsze można na, Jak to mówią, zawsze na propsie. Eee, Łukasz Ciebierowski, radny miasta Piekary Śląskie, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Eee, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo i udanej majówki bezpiecznie przede wszystkim. Wszystkiego dobrego.